W krótkich słowach. A pierwszy i jak na razie jedyny w Polsce las modelowy leży na terenie naszego właśnie województwa. Leśnicy podsumowują lata działalności tego projektu. No a czym dokładnie jest las modelowy? Na czym polega ta idea i jakie osiąga się dzięki temu efekty? Na te pytania już teraz, mam nadzieję, odpowie nam Jacek Szczepanik, nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki, który jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. Panie nadleśniczy, no to zaczynam od razu od podstawowego pytania. Czym w założeniu jest las modelowy? No bo to nie jest jakiś inny rodzaj lasu, jeśli chodzi o roślinność, tylko o model współpracy między organizacjami, prawda? Tak, to las w swojej nazwie to jest tylko taki efekt wywołania problemu. Problemu, który jest dostrzegany na całym świecie. Kontaktu społeczeństwa z podmiotami, które zarządzają lasami. Mm-hmm. I to bardziej jest idea taka kulturowo-społeczna niż bezpośrednie działania dotyczące samego lasu, gdyż sama idea, to dosyć już leciwa, 31 rok działania w 30 krajach na 5 kontynentach daje dużo do myślenia. W bardzo częstych przypadkach działania na styku lasu i terenów przylegnych do tego lasu, ale problem nie jest w tym położeniu. Problem często rodzi się w głowach ludzi. I żeby tych problemów uniknąć, wymyślono taką formułę współpracy, jak najszerszej współpracy między podmiotami zainteresowanymi, które albo instytucjonalnie zarządzają lasami, ale bardzo często są też korzystającymi z lasów, albo korzystającymi w ogóle z krajobrazu przyległego do lasu i to szeroko rozumianego. Bo to rozumiem, mogą powstawać pewnego rodzaju konflikty, chociażby jeżeli chodzi o rozbudowę miast, osiedli, tak, a tereny leśne. Rozumiem, że tego typu rzeczy są od razu konsultowane. Właśnie jak to wygląda w praktyce? Łatwo się wypracowuje takie porozumienie pomiędzy różnymi grupami? Trzeba by było chyba głębiej sięgnąć do genezy problemu i w ocenie uczestników tych projektów w wielu, wielu miejscach na świecie dochodzi się do wniosku, że najwięcej problemów jest z powodu małego przepływu informacji między poszczególnymi interesariuszami. Jak się usiądzie do stołu, porozmawia o problemach każdej z organizacji, każdego ze stowarzyszenia, ale często też osób grup nieformalnych, porozmawia się o tych problemach, jakie każde z nich ma i jakie ma oczekiwania, okazuje się, że rozwiązania można znajdować, wcale nie kosztowne, jakoś intensywnie wymagające finansowania, z korzyścią dla wszystkich stron. To zapytam w takim razie trochę nie z naszego podwórka. Czy uważa pan, że na przykład w przypadku Puszczy Białowieskiej zabrakło takiego porozumienia? Na to pytanie prosiłbym kierować do ludzi, którzy się w tym miejscu znajdowali w tym konflikcie. Natomiast myślę, że rozwiązania wypracowywane w sposób podobny nasze na pewno by nie zaszkodziły. Dobrze. Na lata 2015, kiedy projekt ruszył u państwa, do 2023 państwo zdefiniowali sobie pewne zadania na ten czas. Między innymi budowę ścieżek Nordic Walking, uporządkowanie rzek Flinty i Wełny, także gospodarstwo węglowe. Czy udało się to zrealizować? Udało nam się większość z tych założeń zrealizować, natomiast to były zadania z planu strategicznego, jaki każdy las modelowy wpuszczony do tego systemu organizacyjnego ma obowiązek ze swoimi interesami przygotować i on musi być dość szeroko projektowany w przyszłość. I niektóre rzeczy na 8 lat jest trudno zaplanować, ale większość z tych rzeczy, a wszystkie, które pan wymienił, nam się udało zrealizować. To co od początku trwania projektu było takim największym problemem? Nie wiem, najwięcej dyskusji co generowało?
ja bym powiedział, dyskusji czy problemów nie mieliśmy na etapie sporu jakiegoś. Najwięcej problemów było na samym początku z wyartykułowaniem swoich oczekiwań, żeby je dobrze przedstawić wszystkim innym uczestnikom. Projekt lasu modelowego w Obornikach to 17 interesariuszy. Może ja tylko wymienię kilka tych podmiotów. Bardzo proszę. To z jednej strony starostwo powiatowe, 3 samorządy gminne, ale także Stowarzyszenie Wodniackie Aplaga, skupiające pasjonatów korzystania z dwóch głównych rzek na terenie powiatu obornickiego, Wełny i Warty, także Stowarzyszenie Nordic Walking. Mamy także tutaj instytucjonalne podmioty, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, ale mamy też bardzo intensywnie i szeroko konsultowane przez wszystkich interesariuszy dwa podmioty naukowe, czyli Uniwersytet Adama Mickiewicza i Uniwersytet Przyrodniczy. I te wszystkie działania opieramy o współpracę wobec wszystkich interesariuszy, bo robimy na przykład, trzeba było podjąć wyzwania w związku z zanieczyszczeniem rzek i robiliśmy ponad 6,5 kilometra zadrzewień wzdłuż rzeki Wełny i część była na gruntach we władaniu Lasów Państwowych, ale gminy przekonały też prywatnych właścicieli gruntów, żeby się zgodzili, żeby te zadrzewienia, które jako założenie takie formalne ma filtrować wpadające do rzeki zanieczyszczenia po nawożeniach rolniczych na gruntach rolnych, żeby one zostały filtrowane i te zostały wykonane na tych gruntach prywatnych. No także. To, panie... ale to też jest na przykład działanie poprzez zaprojektowanie rozwoju drzew zapylaczy, żeby podbudować możliwość taką zapylania przez pszczoły i robienia zadrzewień, niekoniecznie wzdłuż rzek, ale na terenach zbliżonych do tej rzeki czy do lasu. I to mogą być bardzo, bardzo różne zamierzenia. Ja przypomnę jeszcze o na przykład takim uczestniku, interesariuszu, Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa w Jaraczu, który szeroko promuje działania ekologiczne, funkcjonując nad rzeką Wełną, ale jednocześnie proponuje bardzo, bardzo atrakcyjne formuły edukacji, także prośrodowiskowej, przyrodniczej. No i proszę państwa, da się. Jak słyszymy, da się połączyć różne tutaj punkty widzenia, różne oczekiwania, wszystko w drodze dialogu i to jest właśnie las modelowy. Na ideę przedstawił nam Jacek Szczepanik, nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję również i zapraszam do lasu modelowego. Zapraszamy i my. Do usłyszenia. W krótkich słowach.